Przed nami ostatnia walka, jaką zobaczymy na dzisiejszym Raw. Big Show zmierzy się z Animalem Batistą o miano pretendenta do tytułu na nadchodzącym Judgment Day. Andrzej, którego z nich wskazałbyś jako zwycięzcę? Po raz pierwszy Big Show, chociaż no nie, no Undertaker też był godnym przeciwnikiem, ale no nie przegrał na razie walki, no te swoje warunki wykorzystuje z pełną premedytacją, ale czy uda się? No Batista na pewno będzie w tym pojedynku dużo szybszy, silniejszy, może nie. Gdzieś tak bym na równi stawiał ich siłę. No tylko te niesamowite kilogramy, które posiada Big Show, kto wie, czy mogą nie zadecydować o zwycięstwie. I tak, to piękne wejście. Połączone siły Batisty, Shane'a McMahona i Triple H'a nie wystarczyły na całe Legacy. Tym samym Legacy udowodniło, że naprawdę coś znaczą. Zresztą Randy Orton podkreślił to już wcześniej, że nikt z szatni WWE nie powinien z nimi zadzierać. No ale tu się zapowiada niesamowity pojedynek. Batista, wschodząca gwiazda, teraz widać, że drzemią w nim ogromne pokłady siły, waleczności, ale, no właśnie, to ale. Czy to wystarczy na tego olbrzyma? Tak się właśnie zastanawiam, który raz już wschodząca ta gwiazda. Batista od wielu lat walczy w ringu WWE z olbrzymimi sukcesami, był mistrzem. Miejmy nadzieję, że te czasy powrócą. Zdominował go trochę John Cena, który jakby łapał większy kontakt z publicznością, a w tej chwili widać, że Batista wzbudza ogromną wrzawę na trybunach, kiedy się pojawia, i tu właśnie z tej przyczyny mówię o tej jego pozycji. No ale wróćmy do tego, co się dzieje na ringu. No niby taka próba siła, ale ładne teraz przejście pod ręką z tyłu. Próbował wynieść, no ale zainkasował potężny łokieć. Zastanówmy się, co by było, jeśli wygrałby Batista, co by było, jeśli wygrałby Big Show. Jeżeli wygrałby Batista, oglądamy ciąg dalszy historii, którą już od pewnego czasu mamy możliwość oglądać. Natomiast przyznam szczerze, że pojedynek Big Showa z Randy Ortonem naprawdę by to było godne uwagi. Za wcześnie na Batista bomb. No nie, ja sobie tego nie wyobrażam. Jak on by go wyniósł na taki odwrotny do tego rzutu? Oto kilka cudów świata. Koloseum, Taj Mahal, wieża Eiffla oraz The Big Show. Spójrzcie tylko na rozmiary tego człowieka. To największy sportowiec na świecie. Big Show waży 220 kg. Wracamy na ring, gdzie trwa walka o miano pretendenta do tytułu mistrzowskiego WWE na Judgment Day. Big Show kontra Animal Batista i w tym momencie Big Show, jak widzimy, daje sobie dużo lepiej radę z Batistą niż Batista z Big Showem. No, Batista jest cały powiązany tymi mięśniami, nie ma łatwo, a jeszcze do tego taki ciężar na wierzchu. No, gdyby udało mu się wciągnąć kolana pod spodem, tak jak to robi w tej chwili, byłaby szansa. No, ale co robi Big Show? Oczywiście wykorzystuje całe swoje kilogramy i proszę, wbija go z powrotem. A tylko wtedy miał, ale pozwala mu wstać. No. Czy to nie jest błąd ze strony Big Showa? Czeka. Uderzenie Big Showa jeszcze w nerki, to naprawdę jest coś, co może zaboleć. Ale tu robi błąd Big Show. Zostawił dwie wolne ręce Batyście, a to może być potworny błąd Big Showa. Może zamienić głowę Big Showa w bębenek, ale tego nie robi. Powinien, na razie cierpi strasznie, bo widać, że końcówki żeber strasznie bolą przy takim zysku. Ale cierpi. Tu jeszcze raz to uderzenie z tyłu. Właśnie po nerkach, ale tu no... Aż się prosi, żeby użył tych rąk. No właśnie. I jeszcze raz. No
może z głowy. Ale mu ścisnął. Ciosy, no, ale dzięki same temu ciosy, wyszedł. Same ciosy nie pomogły. Dopiero musiał sobie pomagać takim uściskiem, naciskiem na skronie. Widać, że no, Big Show jest w tym momencie już lekko zmęczony, ale Batista ale jaki zdecydowanie to bardziej uścisk? Pobijany. Jaki modełko. Aj, to błąd. Tu błąd. Ale teraz wreszcie zorientował się, że te ręce mogą naprawdę mu pomóc. Ale potężny clothesline. Co prawda nie zobalił, ale ruszył. Oj, 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 czyżby jeszcze raz trzeba było? Aj, sprytnie uniknął. Powala olbrzyma i w tym momencie może nastąpić zwrot sytuacji, ale jeszcze nie wolno tak łatwo skreślać Big Showa. No niemożliwe, żeby to miał być Batista Bomb. Ale widać, jest ta adrenalina. I chokeslam od Big Showa. W ten właśnie sposób cisnął Johnem Ciną na backlash w reflektor. Ach, no nie wiadomo, co teraz w ogóle będzie z Johnem Ciną, kiedy pojawi się, ponieważ no to, co się wydarzyło, to no, było coś niesamowitego. Ale widzimy, Big Show schodzi. Właśnie w tym momencie, kiedy to mówiłem, na ringu, na arenie pojawia się John Cena. Ledwo idzie, ale dumnie chyba nie zamierza walczyć. Podnosząc do góry czoło i spogląda w tego, który mógł nabawić go bardzo poważnej kontuzji. Jeszcze do tej pory nie wiadomo, czy coś mu się nie stało po tym rzucie. Jedno jest pocieszające. Jeżeli się pokazał, to znaczy, że nie jest z nim tak źle. Ale w międzyczasie sędzia zaczął liczyć. 10. Co się okazało? Batista jest pretendentem do tytułu mistrzowskiego. WWE zmierzy się z Randy Ortonem na Judgment Day. I okazuje się, zwycięzcą przez pozaringowe wyliczenie zostaje Batista. I to wszystko dzięki Johnowi Cinie, który bez walki pomógł Batyście, a zwyciężył właśnie z Big Showem. Trochę mu się odgrył. I jeszcze spear od Batisty, który już żeby nie było wątpliwości. Ring, dokładnie. W ten sposób Batista żegna się z Big Showem, a Big Show z kolei żegna się z możliwością walki na Judgment Day o pas. Niesamowita sytuacja. Batista chciał go pokazać, że może mógł wygrać w normalnym pojedynku, a tu uśmieszek Johna Ciny, który w ten sposób odciągnął uwagę Big Show i ten nie zdąży wrócić na ring. Tak więc John Cena już dzień po tym, co spotkało go ze strony Big Showa, pojawia się na Raw i doprowadza do tego, że to Batista, a nie Big Show, zmierzy się o pas WWE z Randy Ortonem na Judgment Day. Powoli żegnamy się z Państwem i zapraszamy na kolejne Raw za tydzień. Nie zapominajcie oczywiście o SmackDown ze Studia Company. Galę komentowali profesor Zapasów, Andrzej Supron i Paweł Borkowski. Tłumaczenie dialogów Rafał Tomasiak. Czytał dla Państwa Kuba Wątu. Bądźcie z nami za tydzień.